Siemanko, jestem Wertes i słuchajcie, długo na to czekaliście i wreszcie się za to zabieram, czyli Party Gordo. Słuchajcie, wielkie poradniki z Party Gordo, gdzie razem tutaj będziemy szukali Party Gordo, które już były. Pokażę wam oczywiście, jak znaleźć Party Gordo, które pominęliście, gdzie one się dokładnie znajdują. I tak jak wcześniej was o to pytałem, będziemy robili tutaj Party Gordo miesiącami, czyli zaczniemy od początku, kiedy się Party Gordo pojawiły, żeby zebrać wszystkie itemy, jakie były dostępne, żeby to wszystko nadrobić. I później, jak już nadrobimy wszystkie miesiące właśnie do dzisiejszego dnia w sumie, to będziemy lecieli już z kolejnymi odcinkami w sumie z Party Gordo na bieżąco, czyli jak będzie wlatywał nowy miesiąc, to ja wam od razu nagrywam na cały miesiąc, który aktualnie będzie siedział, na przykład styczeń zaraz będzie, bądź luty, od razu będę wam nagrywał wszystkie lokalizacje, co dany weekend, gdzie będą takie Party Gordo, także myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. Oczywiście, żeby nie było łatwo, żeby ten materiał nie trwał minuty czasu, to będziemy je po prostu szukali. Ja sobie mniej więcej rozpisałem, gdzie one są, także w odcinkach będziemy szukali tych Party Gordo i oczywiście będziemy je karmili, żeby zdobyć tutaj jakieś fajne itemki. Może tak na taki dobry start weźmiemy sobie tutaj Prickle Pire ze sobą. Oraz tak, jak już mówiłem, event ten z Party Gordo zaczął się w maju 2018 roku i w sumie w ostatni weekend to się zaczęło, także będziemy mieli w dzisiejszym odcinku zarówno maj, jak i czerwiec właśnie 2018 Party Gordo, czyli pierwszy Party Gordo, który był dostępny właśnie w maju, jest w Mos Blanket, także idziemy sobie do tego terenu i będziemy go tutaj szukali. Mam tutaj taką sobie podpowiedź, zapisałem, że jest nad teleporterem w jedną stronę i droga Feral Slime. To jest droga Feral Slime, także może, żeby nie było, wejdźmy sobie tutaj wyżej, żebyśmy mieli taki wgląd z góry, bo Party Gordo, powiem wam, że no dosyć... Trudno będzie przegapić z góry, także jak najbardziej, jak się tutaj wbijemy, to nic nam tutaj, że tak powiem, nie umknie, także jak najbardziej możemy się tutaj rozglądać, gdzie on może się znaleźć, aczkolwiek tam jest ten teleporter, innego nie kojarzę, ale zawsze warto zobaczyć, czy przypadkiem coś mi się tutaj nie pomyliło. Tak, ogólnie będziemy muzykę słyszeli, jak będziemy niedaleko, tak, bo pamiętam, że właśnie w jednym odcinku, który nagrałem już na zapas, nie wiem, czy on do tej pory wleciał, czy dopiero wleci, to właśnie spotkałem Party Gordo i go wysadziłem, także może grudzień będzie trochę krótszy odcinek grudniowy z Party Gordo, ale coś ogarniemy. Dobra, tu jest teleporter. To jest teleporter. Czy coś słychać? Póki co nie słyszę, także musimy się na górę wbić, bo on pewnie gdzieś tam na górze, jeśli już jest. Tylko dobra, jak się wbić z tego miejsca na górę? Zobaczmy. A, to jest przenikający item. Dobra, słuchajcie, musimy się wrócić, wbijemy się na górę. I stamtąd już po prostu pójdziemy górą i mi się wydaje, że on tam będzie właśnie siedział. Bo powiem że wam, że Party Gordo są bardzo, bardzo fajnie poukrywane, czyli normalnie jak się chodzi po grze, można ich nawet nie spotkać, tak wam powiem. Jest, mamy go, czyli działa mój motyw, słuchajcie, czyli wszystkie Party Gordo będą, bo w sumie odpaliłem to nagranie tak, że tak powiem, na hardcora, może znajdę Party Gordo, może nie znajdę, może to nie będzie działało, ale patrzcie, jest i on i gra muzyka, także jesteśmy w miejscu właśnie nad teleportem powrotnym właśnie na Rancho w Mos Blanket, właśnie na tej ścianie na górze, gdzie w sumie można dojść tędy, jakbyśmy szli, ale właśnie on się tutaj znajduje. No i słuchajcie, wysadzamy, zobaczymy, co pierwszy Party Gordo miał tutaj ze sobą. One ogólnie potrzebują o wiele mniej jedzenia niż zwykłe Gordo, jak widzicie, bo on już tam wybucha po kilku strzałach i wyrzuca nam tutaj oczywiście prezenty, które mają w sobie różne bombki, czyli pierwszą bombką jest Quicksilver Ornament, także nice, tego jeszcze nigdy nie miałem w Slime Rancher, oraz różowe ornamenty, także jak najbardziej fajna sprawa, oczywiście to sobie zabieramy ze sobą. Bierzemy. Dobra, Party Gordo ornament nawet, czyli są tutaj trzy rodzaje ornamentów w tym pierwszym, także naprawdę nice. No i zobaczcie, mamy 5 Quicksilver ornamentów, 3 pink ornamenty oraz 1 Party Gordo ornament oraz tutaj wylatują oczywiście slimy udekorowane w Party Gordo, czyli taka pamiątka. Ja sobie je zostawię, bo już sprawdzałem, że jak się wciągnie takiego pink slima, to jak się go wyrzuci, to już nie ma gadżetów na sobie, także warto je tutaj zostawić, że tak powiem, na pamiątkę, nawet jeśli miałoby się później w jakiegoś zmienić w
co miałoby się zmienić? W co ja chciałem powiedzieć? W Tarka, to wtedy wiadomo, to Tarak nie będzie tak udekorowany. Jednak one sobie mogą tutaj hasać, może nie wskoczy tam do wody, może nic mu się nie stanie, aczkolwiek obstawiam, że on wskoczy do tej wody. Ale widzicie, mamy tutaj właśnie, że tak powiem, majowe ornamenty, także ja sobie je może będę zostawiał przy teleportach powrotnych w danym terenie, czy może gdzieś na ranczu. No dobra, zaspoilerujemy trochę i tak w sumie ostatnio zaspoilerowałem, także... Wyrzucamy tutaj ornamenty, proszę bardzo, Quicksilver, Pink oraz Party Gordo ornament. To jest właśnie, to są właśnie rzeczy, które możecie zdobyć grając właśnie w Slime Rancher w maju, czyli jak właśnie zdobyć tego Party Gordo, gdy mamy grudzień, a ja właśnie zdobyłem majowego Party Gordo. Otóż sprawa jest prosta, zawsze musicie być w menu gry, nie możecie być w grze, bo to może nie zadziałać. No oczywiście klikacie Alt Tab. I jak jesteście właśnie tutaj w dacie i godzinie, to się ogólnie klika na zegarek, prawym przyciskiem myszy, nie lewym, jest ustaw datę, godzinę i będziecie mieli tutaj zmień datę i godzinę w tym miejscu. Nie wiem, czy to widać, bo to u mnie jest dosyć duża rozdzielczość, bo 4K. No i tutaj możemy sobie ustawić datę. Jak widzicie, miałem ustawioną teraz datę 26 maja 2018, gdyż właśnie ten pierwszy Party Gordo występował od 25 do 27 maja. Dobra, kolejny Party Gordo jest 1 do 3 czerwca. Także bierzemy 2 czerwca, żeby było tak pomiędzy, żeby na pewno nam wyskoczył. Także 2 czerwca i zmieniamy datę i już tutaj w Slime Rancher to powinno działać. Także ja daję tutaj continue. I teraz jak mamy już ustawioną datę 1 do 3 czerwca, to Party Gordo powinien znajdować się w Indigo Quarry, czy tam Quarry, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. Nieważne, każdy wie o co chodzi, zaraz zresztą pokażę gdzie to jest. I tutaj mam, że informację taką dla siebie, tutaj tak rozpisywałem, że to jest jaskinia na wyspie wulkanicznej. Także widzicie, nasze tutaj itemki zostały. Tutaj mamy z innego eventu, który trwa nawet aktualnie. Możliwe, że z tego też prowadzę jakąś seryjkę oddzielną, ale to już wiecie, to Wonder Wiggle Land, coś takiego. Ale to jest zupełnie inny temat niż Party Gordo. Także teraz idziemy do Indigo. Indigo. Indigo to jest właśnie ten oto teren i musimy pójść do na wyspę wulkaniczną. Także sobie biegniemy. Nie no, myślę, że sprawnie nam pójdzie. Dopiero takie gorsze lokalizacje Party Gordo będą w późniejszych miesiącach, jak sprawdzałem. Otóż naprawdę przerąbane są niektóre. Dlatego fajnie będzie, jeśli właśnie będziecie oglądali te u mnie odcineczki i zobaczycie, co się gdzie znajduje. A i oczywiście, jeśli wam się ten pomysł serii podoba i jeśli chcecie kolejne odcinki dostać szybko, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, za to wam bardzo dziękuję. No i chodźmy. Od razu wam pokazuję drogę, jak tutaj się idzie w te miejsca. Także sobie lecimy. O, proszę bardzo, tutaj mam bombeczkę. A, to już właśnie też z jednego Party Gordo. Znaczy, no to było z tej skrzyni gordowskiej, bo oczywiście jak są te Party Gordo, jak występują na mapach, to wtedy są też takie specjalne skrzynki, które również wyrzucają różne takie ornamenty, jak poleciał. Także idziemy na wyspę wulkaniczną, dokładnie tutaj. I nasz Party Gordo powinien się znajdować w jaskini. Otóż właśnie tej jaskini. Chyba, że coś mi się tutaj porąbało. Aczkolwiek chyba mi się nie porąbało. Tylko możliwe, że źle patrzę. Także widzicie, musimy tak czy siak szukać tych Party Gordo. Jednak jeśli go nie znajdę, to możliwe, że on nie jest tutaj, tylko w jaskini kryształowych slajmów. Bo tak właśnie też obstawiałem, że to mogła być ta lokalizacja. I tak jak sobie patrzyłem wstępnie, to były... O, czekajcie, tutaj mamy jeszcze coś. To tamta jaskinia też mi przypominała troszeczkę jaskinie właśnie kryształowych slajmów. I chyba tam się przejdziemy, bo coś tutaj naszego Party Gordo nie widzę. Chyba, że opcja z wyjściem do menu nie jest za najlepsza. Wow, czekajcie sobie, podlećmy na górę. Jak nic, on był w jaskini, także słuchajcie. Trzeba zaraz będzie się tam dokładnie rozejrzeć, jednak czekam na energię i chcę polecieć tutaj, bo tutaj coś jest jeszcze. Może to będzie tutaj w tym miejscu. Nie, aczkolwiek mam tutaj poda. Sobie go chętnie... Kurde, Gold Slime gdzieś biegł. Ja pierdziule. Dobra, Red Teleporter, przyda się. No Gold... A nie, to nie Gold Slime, to Lucky Slime, dobra. Ja szukałem innego slime'a. Ej, czekajcie, ta skrzynka jest normalna. To powinno tak być? Czy coś mi tutaj z datą nie załapało? Jeśli mi coś z datą nie załapało, to też mega słabo, bo będzie trzeba to ogarnąć wtedy. Czekajcie, polećmy sobie tutaj, że tak powiem, na górę.
O, tarki. Tarki, co wy tutaj robicie? Dobra, chwila, likwidujemy tarki. To jak się ten rzucił? Halo, w powietrzu cię zasnajpię, dobra. Czyli tutaj party Gordo, słuchajcie, ja nie widzę. To coś nam tutaj nie gra, Bo on powinien się tutaj gdzieś znajdować. Dobra, wróćmy do Indigo zwykłego. I zobaczymy tą grotę z kryształowymi slajmami, bo jest opcja, że to jest jednak tam, a ja tutaj po prostu się pomyliłem, albo po prostu coś poszło nie tak. Dobra, ej kolego, weź mnie nie atakuj. No dobra, czekamy na energię i lecimy, także chodźmy. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie ten Gordo, bo jak nie będzie, to jest klops i możliwe, że samo wyjście do menu nie działa i trzeba grę resetować. Też jest taka opcja, pamiętajcie, no nie? Dobra, chodźmy tędy. Zobaczmy, miejmy nadzieję, że on tutaj gdzieś jest. Dobra, dobra. Czyli dobrze kminiłem, czyli podpis do po prostu fotki, którą gdzieś tam znalazłem, był po prostu zły. Także drugi party Gordo tutaj w naszym dzisiejszym odcinku, czyli czerwiec pierwszy do trzeci, znajduje się właśnie w jaskini kryształowych slajmów. I zobaczmy, co on nam tutaj ciekawego dropi. Pyk, pyk. Dobra. Mamy go. I pants. Jaka bombka, słuchajcie. Tęczowa bombka oraz bombka fosforowych slajmów. Okej. Także dobra, czyli jak najbardziej motyw działa i mogę po prostu prowadzić serię z party Gordo. Tak, nie ukrywam, że ten odcinek właśnie był na test, żeby wszystko sprawdzić. O, mam stary ornament. Stary ornament. O, muzyka dalej gra, spoko. Czyli mamy bombki z gwiazdką, bombki z tęczą i cztery bombki fosforowych slajmów właśnie do zdobycia 1 do 3 czerwca 2018 roku. Dobra, wyjdźmy z tej jaskini. Dokładna lokalizacja znajduje się, jak widzicie, w tym miejscu. Jak się wchodzi tutaj, tam jest jaskinia z kryształowymi slajmami. I właśnie tam są te nasze party Gordo w te dni. Dobra, kolejny będzie, dobra, w innym terenie to jak najbardziej mogę wrócić. O, dobra, wróciłem tym teleportem, to sobie bombki zostawmy tutaj w tym miejscu. Pyk, pyk. Wiecie, ja je nazywam bombki, bo tak wyglądają w sumie. No i dobra, i mamy. Wyjdźmy do menu oczywiście, żeby wszystko dobrze działało, żeby nam się nie bugowało. Kolejny weekend właśnie z naszymi slajmami. To jest od 8 do 10 czerwca, czyli bierzemy 9 czerwca, zmieniamy tutaj datę i idziemy. Także 9 czerwca, słuchajcie, 2018 roku, ten party Gordo będzie na ruinach, w ruiny, starożytne ruiny. Dobra, tutaj mam dosyć słabą podpowiedź dla siebie, że tak powiem, bo sobie tutaj napisałem, że na jednym dachu obok czarnego poda i co najlepsze, Nie mam żadnego teleportu w sumie. W sumie na tą lokalizację. Wiecie co, zróbmy może dzień. Chodźmy, przyśpiemy się do rana. Może tam slajmy nie będą wariowały, bo chyba drony są do napełnienia. No trudno, najwyżej będziemy mieli chaos na ranczu. Śpi do rana. Pyk. Aj, zaspoilerowałem. Znowu coś zaspoilerowałem. To nieważne. Mam choinkę, ale to nic. Śmiesznie była budowana. Chociaż nie, jak to wlatuje, to już powinno być... Tak, jest po choince. A, to dobra. To nic, to nieważne. Ale wiecie, jak to nagrywam, to jeszcze odcinek nie wleciał i tak nie wiedziałem, na kiedy to dokładnie mam zaplanowane. Dobra, słuchajcie, lecimy na ruiny. Dobra, jeden dach obok czarnego poda. Chyba wiem, gdzie to może się znajdować. Chyba chodzi o czarnego poda, który jest ukryty za takimi lianami. Serio, mam nadzieję, że to jest tam. Bo jak nie, to będziemy musieli poszukać. No i będzie generalnie klopsik, jeśli nie znajdziemy. O to chodzi, że my tutaj wspólnie sobie na odcinkach szukamy. Tak, dokładnie. Dobra, poproszę trochę więcej energii. Bo teraz nam się zdecydowanie taka energia przyda. Bo troszkę mamy tutaj do biegania. Kurczę, szkoda, że od razu do tej kryształowej jaskini nie przyszedłem. Tak trochę czasu zmarnowaliśmy, co było, no, zdeczka słabe. Dobra, polećmy tutaj. Ale spoko, skoro on jest na dachu, to będę go nawet widział z innych lokalizacji.
Chyba, że jest ukryty od, na przykład za ścianą, no nie? Też jest taka opcja, że mogą być poukrywane za ściankami. O, widzicie? I tam jest ten właśnie skrzynia prezentowa. Prezentowa. Tutaj myślałem o tym miejscu. Nie, to nie jest to miejsce. Dobra, to sobie szybko wylądujmy. Party Gordon, no patrzcie, jest tutaj nawet pod. Chwila, potrzebuję energii, zaraz go znajdziemy. W sumie spoko, bo mnie tutaj nie było jeszcze w serii. No to ja sobie poda otworzę, jak najbardziej. Coś z niego wyleci, czy po prostu... Dobra, no to zostawiamy. Jest! Dobra! Czyli muzyka, no niekoniecznie tak gra zbytnio, że tak powiem, daleko, tylko trzeba być blisko Party Gordon. No to teraz to mnie no troszeczkę zaskoczyło to. Także widzicie, jak stamtąd wracacie z pustyni, to trzeba wlecieć tutaj na dach i jak widzicie, on się znajduje tutaj za ściankami. No to dobra, mamy kolejnego Party Gordo. 8 do 10 czerwca, pamiętajcie, 2018 jest taki tutaj Party Gordo. W tym miejscu nie stój. Stój. Co ty mi dasz? Tabi ornament, a tutaj widzę, że złotą bombkę mamy, zarąbiście. Ha, gold ornament. Nice. Ej, chicken. Hen. Bombka henhenowa, to jest dobre. To jest dobre. To mi się podoba. Tych henhenów. No w sobie się cieszę w sumie, bo są śmieszne. Dobre jajca, naprawdę. O, nic. Czy po prostu w ścianie się zbugował? No możliwe. Możliwe, że się w ścianie zbugował. Nie wnikam, co to jest. Strange Diamond. Aha, no dobra. To przydatna rzecz. Okej, także zdobyliśmy sobie tutaj kolejnego, że tak powiem, Party Gordo na ruinach. Okej, teraz by się nam przydał jakiś teleport w sumie do domu. Tylko tak się zastanawiam, czy gdzieś jest. Czekajcie, skoczmy tutaj po ten prezent. Skoro już mamy okazję i go widzimy, to zawsze to jest szansa na jakiś kolejny ornament, co nie? O, rainbow. No dobra, to niech on sobie tutaj wisi. Bo i tak mamy w sumie taki tylko jeden. Tak najbardziej spoko sprawa. Dobra, podlecimy wyżej, bo musimy się wydostać z tego terenu. Niestety tutaj nie mam żadnego teleportera, aczkolwiek czekajcie. Wiem, że to nie jest seria. Ja o tym dokładnie wiem, ale zrobię sobie tutaj... A nie, przecież go muszę, kurde, skraftować najpierw. Ah, come on, te craftingi całe, nie? To jest zło. No dobra, to wracamy. Wracamy. No powiem tak, trochę dłuższy odcinek będzie. Z tego, znaczy będą dłuższe odcinki, ale jak widzicie, no trochę rzeczy tutaj do kminienia, że tak powiem, jest w szukaniu, ale to zawsze jest taki pełnoprawny, normalny odcineczek, co nie? Ze Slime Rancher, tylko że właśnie taka seria Party Gordo. No dokładnie tak, to może być zupełnie jako oddzielna seria traktowane. Także jak najbardziej git, tutaj mamy teleport powrotny. Na ranczo od razu to sobie skoczymy. Oczywiście na ranczycho. Pyk. Dobra, tutaj mamy nasze bombeczki, także dorzucamy tabich. Tabich, gold ornament, to niech sobie tutaj pójdzie. Pyk, niech sobie tutaj siedzi. No i henhen ornament, to jest po prostu mistrzostwo henheny. Okej. Okay. Dobra, kolejna data, którą musimy ustawić, to od 15 do 17 czerwca, także 15-17, to ustawiam 16 czerwca jak najbardziej. I ten teraz Party Gordo będzie się znajdował właśnie w Most Blanket, czyli tak jak ten pierwszy dzisiaj, tak teraz też będzie. I też mam napisane, że nad drogą Feral Slime'ów, tylko że to będzie dokładnie nad drogą, to powinienem go bez problemu raczej odnaleźć, nie będę musiał tam lecieć na sam koniec. Dobra, chodźmy szybko do teleportera. Jeszcze tutaj dużo jedzonka mam, żeby tutaj nasze Party Gordo nakarmić. Także chodźmy tutaj w terenik tutaj dokładnie. Chodźmy dokładniej tędy i już go widziałem. Mamy tutaj Party Gordo, także on jest najszybciej dzisiaj znaleziony, jest normalnie widoczny, bez żadnego zbędnego ukrywania. Znajduje się w tym miejscu, czyli idealnie nad drogą właśnie Feral Slime'ów. Ty dziadu, do wody. Dobra, żaden mi się tutaj już nie wleci. To karmimy przyjaciela. Dobra. Uff, poleciały skrzyneczki. Żadna nie spadła. Mam taką nadzieję, że żadna nie spadła, bo byłoby smutno. Czy ja widzę kolejną... A, pink slime. Niestety go wciągnąłem, jak widzicie, już nie jest ubrany. I czy to jest kolejna gold? Nie, to jest miodowa bombka. Dobra, miodowa... Ej,
Tak przy okazji, skoro tu jestem. Miodowe bombki zawsze na propsie. Royal Jelly. Okej, okay, no to taka fajna miejscowa. Polecam przy okazji, tak jak odkrywacie pody, a tutaj was nie było. Bo jak widzicie, jest Royal Jelly, który jest przydatny do robienia różnych takich, no, teleporterów, co nie? O, i jest jeszcze Rock Ornament, czyli kamienne slimy tutaj. Jak widzicie, i jeszcze mamy... Czekajcie. Co, ja się będę po prostu trudził, po prostu jak nie mamy ścianki blisko, to wszystko wystrzelę w tę stronę. No i dobra, mamy... 4 ornamenty właśnie miodowych slajmów, 4 mamy ornamenty kamiennych slajmów i jeden Party Gordo ornament oraz mamy gdzieś w niedalekiej okolicy Tarka. Bo muzyczka zaczęła grać. Także dobra, tutaj mi poszło dosyć szybko, to mi się podoba. Dobra, wyrzucamy oczywiście, pęk. Także już tutaj zbieramy kolekcję. No i dobra, kolejny będzie w Dry Reefie, tak? I to będzie data od 22 do 24 czerwca. Czyli ustawiam datę. Uwaga, uwaga. 23 czerwca 2018 zmień. I oczywiście wchodzimy dalej do gry. I ja mam tutaj informację, że jest obok wejścia do krypty Hobsona. Hobsona, czyli dokładnie wiem, gdzie on się znajduje. Tutaj już akurat musimy polecieć, że tak powiem, z buta w to miejsce, bo tam żadnych teleporterów w aktualnej edycji mojego save'a z gry Slime Rancher nie posiadam. Także słuchajcie, lecimy z tematem. Tak, no wreszcie będę mógł ubrać choinkę trochę po czasie, ale to nic, ale to nic. To ważne, że chociaż ubrałem ją, co nie? I tak ona będzie stała przez długi, długi czas do kolejnych świąt. Jak to bywa. Co ja poleciałem tędy, jak tam jest teleporter? Vertes, pomyliło ci się coś. Coś ci się Vertes pomyliło. Jak zwykle zresztą. Taki zakręcony jestem. Także tędy nie biegnijcie. Trzeba lecieć właśnie tutaj w terenik właśnie ogródkowy. Jeśli go nie macie odblokowanego, to zawsze można kluczykiem otworzyć przejście z drugiej strony tutaj. Bo będziemy potrzebowali teleportera właśnie w to miejsce. Nawet jeśli nie macie kluczyka, to powiem wam, że możecie troszkę sobie szczytować i po prostu parkurem oblecieć zamknięty obszar i sobie dolecieć tutaj. Tak właśnie. Dobra. Okej, raczej jak skaczę, to nie powinno mi żreć energii. Nie powinno. Także lecimy teleporterem właśnie tutaj w kolejny teren. Potrzebujemy się wspiąć na samiutki tutaj szczyt tego miejsca. Bo tutaj na szczycie właśnie będzie nasz Party Gordo obok krypty Hobsona. Jeśli nie posiadacie, jeśli nie przeszliście gry na maksa, tam jakiś lucky slime tam był. O, tutaj nawet. Ja chyba powinienem z mięsem biegać, co nie? jeśli nie przeszliście całej gry i nie macie krypty Hobsona, to właśnie widzicie mniej więcej drogę, jaką ja tutaj pokonuję na samą górę. I mamy tutaj tą kryptę i Party Gordo powinien być tutaj gdzieś obok, niedaleko. Obok, niedaleko. Tak, jest tutaj, już widziałem po tych, po partiklach. Także słuchajcie, karmimy go oczywiście, 10 sztuk potrzebuje i jest nakarmiony. Puff. O! No cóż, życie, przyroda, taka sytuacja, hemoglobina i jedna skrzynka, jak widzicie, może wam w tym miejscu uciec. Ale mamy tutaj, słuchajcie, ornament tarkowy. Bardzo mi się te tarkowe podobają, bo są inne. I ogólnie tarki the best. Także słuchajcie, mamy jeden tar ornament, mamy 4 green spreepy ornament oraz jeden boom ornament. I w tamtej skrzyni, którą niestety straciliśmy... O, jeszcze tutaj mam jedną, jak ja jej nie zauważyłem. Okej, tam w tamtej skrzyni prawdopodobnie był albo tar ornament, albo boom ornament. Chociaż obstawiam boom ornament, bo było go tutaj naprawdę trochę mało. No jeszcze jedna jest, dobra, nice. Tak, to zdecydowanie musiał być tarek albo boom. nie wiem, co to mogło być, ale coś mogło tam być, jednak straciliśmy to, że tak powiem, na zawsze. A tymczasem możemy już stąd wrócić i został nam jeszcze jeden w czerwcu Party Gordo. Kurde, fajnie, jakbym tutaj jakąś skrzynkę znalazł i sobie nadrobił, że tak powiem, stratę.
To by było naprawdę w git, bo byśmy mogli odrobić tego jednego. To tą jedną bombkę, którą straciliśmy, co nie? No ale dobra, chyba z tego co widzę, to tutaj nic ciekawego nie znajdziemy. To oczywiście wracamy do siebie, bo kolejna miejscowa, gdzie idziemy, to Indigo. Znowu Indigo. Dużo Indigo tutaj jest, zdecydowanie na tych początkowych, w tych początkowych tygodniach. O, okej, okay, dzięki. Co ty dajesz? A, okej. Okay. Kiedyś sobie zbiorę. Kiedyś sobie zbierzemy, co nie? Dobra, także wyrzucamy tutaj Tar Ornament oraz ten razy 5. To akurat jest spoko. Ciekawy motyw. Właśnie fajny na choinkę, jak ktoś zrobił. Także dobra, okej. Okay. Robimy kolejny save and quit. I tym razem ustawiamy, słuchajcie, datę. Monitor mi się właśnie wyłączył i nie mogę spojrzeć. Ustawiamy datę 29 do 1 lipca już, słuchajcie. Czyli ustawię sobie 30 czerwca. Proszę bardzo, 30 czerwca jest ustawiony. I kontynuujemy. I teraz właśnie w Indigo. I tutaj już na pewno będzie ta wyspa wulkaniczna na 100%, bo tutaj się upewniłem akurat, jak tam nie do końca było widać, czy to ta jaskinia, czy druga. Tak, tutaj jestem pewny, że to jest wyspa wulkaniczna. Tak. I to będzie nasz ostatni, że tak powiem, party Gordo w tym odcinku. Także lecimy w teren Indigo. I dokładną lokalizację zaraz wam pokażę. Właśnie, bo ja w sumie wam map nie pokazywałem na M, gdzie się dokładnie znajduję. To w przyszłym odcinku, żeby było jeszcze prościej odnaleźć dane miejsce, to będę wam mapkę pokazywał, gdzie dokładnie się znajdujemy, gdzie dokładnie można zobaczyć takie party Gordo, żebyście mieli jeszcze łatwiej, jakbym po prostu za szybko biegał, bądź w niewiadomych miejscach miał swoje te teleportery i byście nie wiedzieli, jak dokładnie trafić w dane miejsce. Dobra. Oczywiście tarki nam tutaj robią zadymkę. Dobra, jesteśmy tutaj już na tej wyspie wulkanicznej. Jak widzicie, lecimy w tym kierunku, trzymając się tej ściany. I tutaj. Idąc, znajduje się ten party Gordo w tym oto miejscu. Dobra, także karmimy go oczywiście 10 sztuk. I co on nam ciekawego wyrzuci? Wyrzuci nam slime, żadna skrzynka sobie nie poleciała. O, mamy, słuchajcie, Lucky Ornament, także bardzo fajna sprawa. Pyk. I będą też tutaj Rad Ornamenty. Czekajcie, bo tam ta ściana kradnie itemy, to lepiej uważać. Oraz kryształowe ornamenty, to fajnie. Dobra, bierzemy. Rozwalamy o ściankę. O ściankę. Oto coś rozwalamy po prostu, co się tutaj znajduje. Dobra, i jak widzimy, dostaliśmy jeden Lucky Ornament, 4 Rad Ornamenty oraz 4 kryształowe ornamenty. I to właśnie byłoby tyle, jeśli chodzi o Party Gordo właśnie z maja i czerwca 2018 roku. Mówię 2018, bo w sumie zaraz nowy rok, no nie? Jak ktoś będzie oglądał, to w 2019 bądź później, nigdy nie wiadomo, no nie? To będzie wiadomo, jaki dokładnie mamy rok, kiedy one występowały, te nasze slime. No i patrząc na to, że już zakończyłem pełny, że tak powiem, czerwiec, to maj to był już dodatkowo, bo tutaj jeden tydzień to się nie opłacało całego odcinka po jednego party Gordo robić, to już możemy generalnie zakończyć odcinek, także wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się taka seria z party Gordo podoba, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. W przyszłym odcinku zajmiemy się właśnie party Gordo, które występowały w lipcu 2018 roku. I tak wiecie, odcinkami będziemy sobie lecieli miesiącami do przodu, jak już mówiłem, aż w końcu, że tak powiem, wyprzedzimy rzeczywistość. Tak, zrobimy to i będziemy mieli tutaj naprawdę świetną kolekcję właśnie ornamentów. No fajna taka ściana, chyba tamte jeszcze tutaj przyprowadzę i też tutaj powklejem, będziemy mieli taką ściankę. No nie, jak nie na choinkę, to tutaj. O, dobra, to jeszcze raz dzięki za oglądanie, do następnego. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, jeśli nie subujecie. To tyle, na razie i cześć, hej hej.